Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku, za to jest Jedi Fallen Order. Jesteśmy po pokonaniu Żabola i możemy cisnąć dalej. Wszystkie uważaj, raczej drogi wydaje mi się, że mamy ogarnięte. A, ja już znam takie rzeczy. O ty! Czekaj, Bibi-Wan, idę! Ho! Taki był zamysł. Oh yeah! Jeszcze ktoś? No, miałem to powiedzieć przy poprzednim odcinku. Odnośnie tego zbierania esencji zdrowia i mocy. No trochę God of War, trochę God of War. Wam to się może wydawać nielogiczne. Logiczne może się wydawać zostawienie łapki, jeśli podoba wam się póki co seria i zapatrujecie się na nią dalej. I nielogiczne może się wydawać, że teraz lecę z tym porównaniem, ale nagrywam poprzedni odcinek dosłownie przed momentem. O nie, ma nóżkę złamaną. Mogę ci z tym pomóc? Pozwolisz mi? O, dobra. Cóż, łącze jest popsute, ale to pozwoli ci się poruszać. Dobra, spróbuj. Jak nowa, co? Sanctua, też się tam wybierałem. No dobrze, ale najpierw musimy się stąd jakoś wydostać. No, co to anatomia jakiegoś dziwnego stworka? A tu jeszcze dziwniejszego stwora, tego dużego, którego tam widzieliśmy ostatnio. Bidi, raczej się tu nie zmieszczę. Spokojnie, znajdę jakieś przejście. Dobra, no my mamy inne możliwości. Ciasno, dobra, widzę, że powinno się udać. Tu mogę się przecisnąć i tu jeszcze coś mamy. Tu się błyszczy, więc idziemy tutaj. Halo. Nie idziemy? O, no właśnie. Idziemy. Co my tu mamy? Wyczuj echo. Ktoś tu gotował zupę. To pomieszczenie służyło za magazyn. Na pożywienie i zapasy. No i punkt umiejętności, to mi się podoba. Dobra, no raczej nie ma sensu tego doczytywać, nie? Szczegółowo wykonane notatki. Ktoś zamieszkiwał to miejsce przez pewien czas. Spiżarnia służyła mu do gromadzenia zapasów i prowianty. Takie widzę. Chociaż nie, może za zgromadzenie tego też coś jest. W sumie zbadałem to i dostałem punkt umiejętności, znaczy expa dostałem, więc może warto się jednak rzeczywiście za tymi rzeczami rozglądać. Oświetlmy sobie nieco. Coś nas tutaj napadnie. Zielony ekran mnie interesuje? Nie interesują mnie zielone ekrany. Dobra, ale coś mogę zbadać. No, trzeba chyba dokądś prowadzą. Oby wytrzymały. No dobra. To let's go. Hop. Hop. Co my tu mamy? Jakiś mało warty złom. Wyżej się da? Chyba nie. No tak myślałem, że to kiepski pomysł, ale nie widziałem innego. Żyję. O, a no tak. Leczący z tym? Niezła niespodzianka. Przydałoby się w walce z żabą. Już, lepiej. Dzięki, mały. Dobra, drugie podejście. No, dobra. No, rozkość się. No teraz już nie jest pod prądem. A ty, skąd się wziąłeś? Nie pamiętasz? No proszę, zapominarski droid. Masz rację. Co ma rację? Tłumacz mi. Możesz korzystać z holomapy w dowolnej chwili. A, no dobra, to ma sens. Co to jest, że czerwone? Co to jest to wszystko? Był żabol, tu są zamknięte drzwi. No to mnie intryguje. To czerwone ominięte przeze mnie.
Wracam. Muszę wiedzieć, co to jest. Chyba, że jest jakaś legenda albo coś takiego. Aha, że zablokowane. Albo, że dostępne. Punkt zapisu. No to ma jeszcze jakiś inny symbol. Ani to punkt zapisu, ani to główny cel, ani nic. A, i tu jest jeszcze niezbadano, ale to jest w tej poprzedniej lokacji. Dobra, ja się tu wrócę i zerknę w dół, po prostu zobaczę. Zobaczę, jak to tam wygląda na dole. A nie, zobaczę. No dobra. Wchodzimy. To było o tym pomieszczeniu i że gdzieś tu jest coś zablokowane? Przede mną. To tutaj? Ten terminal? Czy jak to kurde nazwać? No rzeczywiście, no nic z tym nie zrobię. Mapa nie kłamała, jest to zablokowane. No dobra, czyli może w przyszłości zdobędę jakieś umiejętności, albo ja, albo BD1, które pozwolą nam tu po prostu wrócić. Lubię takie systemy, podobają mi się. Róbmy ich więcej. No dobra, bo tu mamy jakiś niezbadany fragment. Musimy tam dotrzeć. Aha. Czuję to. Czyli tu mamy iść. No ja jestem ciekaw, czy z tamtym się da bić. Czy on tak po prostu majestatycznie siedzi w tle. No dobra. Aha, no dole byliśmy. Okej. A to przeskoczmy sobie jeszcze tutaj, bo tam jest... Hej, no właśnie. Jedi się nie obrazi, jeśli coś weźmiemy. A co możemy wziąć z takiej skrzyni? O, skubany, jak tam plądruje. Co to? Nowy emiter. Czym są emitery? Wymieniać części miecza świetnego w rozsianych warsztatach oraz na modliszce. Okej, to mogę przeciąć. Aha, i mamy szybki skrót. Okej, dobra, czyli będziemy wracać do lokacji, będziemy je eksplorować jeszcze później na 100%. Oj, coś mi się wydaje, że tu będzie też dużo grania pomiędzy odcinkami. Jeśli odcinków będzie oczywiście więcej. Dobra, zapraszam Państwa. Zapomniałem, jak się robi unik przez chwilę. Szczególiście czegoś, czy tak was po prostu wytłukłem? Popękana równina. Co mówi mapa na ten temat? No dobra, to się... To nam się tu łączy wszystko, więc raczej wracać nie ma sensu. Łoty! Raczej wracać nie ma sensu, ale tam jest skrzynka. Dam radę tam przeskoczyć i ją splądrować? Czekajcie, spróbuję się rozpędzić. Nie dałem rady. Shit! I co, i teraz muszę wracać tak całkiem? Nie dam rady tutaj jakimś skrótem sobie... hopsnąć na... No nie, no serio. A to co, to mogę odblokować jakieś dalsze skoki, albo jakiś jetpack na BD1-ie? No dobra, no nie ma tego złego. Wydamy sobie punkcioszek chociaż, który zdobyłem. Zaraz zobaczymy, może jest to jakiś dalszy skok albo coś. Dobra, no wiem, jak to działa. Drzewko umiejętności. I co my tu sobie możemy wziąć na dzień dobry? Zwiększa maksymalną moc, zwiększa maksymalne zdrowie. Poprawia umiejętności defensywne Kala, dzięki czemu blokowanie ataków powoduje mniejszy spadek wskaźnika wytrzymałości. Kal rzuca się przed siebie i atakuje swój cel. Wykonanie skoku w trakcie doskoku dodaje salto nad przeciwnikiem. Dobra, jestem tego ciekaw, więc to biorę. Jak to wygląda. Aha, przytrzymaj Y i robi taki... Aha! Czyli okej. To jest bez skoku, a to drugie jest ze skokiem. Dobra. Wszystko jasne. Umiejka została posiądnięta. Tu na szczęście w tym miejscu sobie odblokowałem skrót, więc pójdzie trochę szybciej. No i nie będę próbował tam przeskakiwać w takim razie. Bo ewidentnie nawet nie byłem blisko, to nie jest kwestia tam paru milimetrów czy coś. To jest... O! O? Masz coś? Czury bagienne i sploksy.
Zazwyczaj wysoce agresywne, charakteryzujące się dużym terytorializmem. Szczury bagienne stopniowo zaczęły wchodzić w symbiozę ze spluksami. Spluksy niepokoją gniazda bagniaków, wyłapując dorosłe osobniki na powierzchnię, gdzie zostają następnie pożarte przez szczury. Po pozbyciu się dorosłych bagniaków, spluksy wchodzą do ich gniazd i pożerają je. No proszę, jaka symbioza piękna. Wszystko grabi, Dylan? Czyli nie mogę sobie skanować dowolnie. Tylko BD-1 mi powie, gdzie mogę sobie coś zeskanować. Dobra, tylko czemu wcześniej tego nie wskazał? To jest pytanie. Dobra, no to lećmy w takim razie, już się tutaj może za bardzo nie... Nie oddalajmy. No nie, ewidentnie nie mogę tutaj doskoczyć. Ale mógłbym tam... wejść... Nie, dobra, niech se śpi. No ale tam mnie ciekawi, no ale nie jestem w stanie tam doskoczyć w żaden sposób. Double jumpa nie mam, ten skok jest taki... Mam wrażenie, że podczas sprintu jest nawet jeszcze gorszy. No nie wiem, jak miałbym się tam dostać. Chyba bardziej z drugiej strony. Dobra, nie wiem, ja nie będzie mi się chciało wracać znowu tą samą drogą, więc już idźmy tak, jak mamy iść. Nie kombinujmy, domyślam się, że będę mógł tu jeszcze kiedyś wrócić i sobie poeksplorować. Hop! Fidu-didu. O, co to za statuły posągi? Zrobiłeś obszerną mapę. No, zablokowane, dostępne. Karl nie będzie miał dostępu do niektórych ścieżek, dopóki nie zdobędzie odpowiednich zdolności. Dokładnie. Przełączaj wysokość, różne obszary mapy. Aha. Okidoki. A to co? Nie dostanę się tam. Znajdźmy inną drogę. Eksploruj Bogana, by przedostać się na drugą stronę przepaści. Dobra, dobra, ale tutaj gdzieś widziałem niezbadane przejście. Haha! Skrzyneczka. Każdą będzie BD-1? Plądrował? Każdą, dobrze. No i co tam było? Nowy materiał na poncho! Oh yeah! Czyli będzie jednak jakaś kustomizacja postaci. Bardzo fajnie. Dobra, co mi ta mapa mówi, że... Tam mam... Aha, tam mam na dole niezbadany obszar. Dobra, czekaj BD-1, czekaj. Tu się jeszcze rozejrzyjmy. O właśnie. Ktoś tu coś wyrył na ścianie. Użył tego ktoś, kto chciał wejść do sanktuarium. Narzędzie używane przez podróżnika, który chciał dotrzeć do sanktuarium. Aha, i tyle. Dobra, czy ja wystarczy, że tu... Chyba tak, bo wystarczy, że tu... Znaczy, wystarczy, że podejdę, nie wiem, to muszę doczytać. No, odpoczywał nie będę, bo nie muszę. Nie mam takiej potrzeby. Znaczy, trochę żyćku można by odnowić, ale... Może nie umrę w najbliższym czasie. No, myślałem, że mogę przerwać tę podróż wcześniej, bo chciałbym do tamtej skrzyneczki się dobrać, ale... Dobra, zerknę. Tu coś możemy zeskanować. Dzięki, BD-1. Szczur bagienny, aha. Co, poznamy jakieś słabości? Szczur bagienny, pospolity szkodnik. O nie! Znowu żaba! Biegnij! Ile tych żabów, kurna. A, ta już nie jest bossem. Ała. Ale boli tak samo. A! A! Dobra. Byłem po prostu zaskoczony. Ale okej, no to jedną żabę pokonałem, druga mnie nie powstrzyma, nie? Muszę pamiętać, że mam dodatkowy atak, którego jeszcze nie testowałem. A który może jakiś fajny damage na tę żabę zrobi. Aha, dobra, tylko to jest tu. No dobra, trochę sobie będziemy powtarzać. Znowu skanowanie jest konieczne? Nie, bo spadł. Chodź tu, żabolu jeden. Dobra, czy wy się będziecie bić między sobą, czy jak to będzie wyglądać? A masz z umiejętności, nie wiem, czy coś tu zrobiłem. A, no i muszę pamiętać, że tym razem mogę sobie odnawiać życie.
To jest ważna rzecz. Uśmiech? Pomocy, Billy! Billy? Czemu ja nic nie zrobiłem? Halo. Przecież miała już paść. Łoty żabo. Piluliru? Skanowanko, tak jest. Chcę wiedzieć jak najwięcej o tych cholernych żabach. Ogdo. Odetnij język, wykorzystując moc i ataki mieczem. Bardzo niebezpieczny, odporny na ciosy mieczem świetlnym. No ja wiem. Czyli zastanawiałem się, czy mogę odciąć jej język. I mogę, tylko trzeba w trakcie ataku pewnie ją spowolnić i wtedy pociachać. Okej, dobra. Niezwykle groźny drapieżnik znajdujący się na szczycie łańcucha pokarmowego Boganu. Atakuje swoje ofiary lepkim językiem wyrzucanym na odległość nawet 8 metrów. W ten sposób łapie ofiary, następnie wciąga je do swojej paszczy. Metoda ta sprawdza się w przypadku większości stworzeń. Dzięki niezwykle grubej skórze osobnik tego gatunku potrafią oprzeć się atakom mieczem świetnym. Są niezwykle groźne z bliska i potrafią skracać dystans dzielący je do swojego celu za pomocą skoków. Aha, i tu mam... A, czyli jest Ogdo Bogdo, rzadki Ogdo Bogdo, piekielnie groźna bestia, jeszcze groźniejsza od swych pospolicie występujących pobratymców. Jest hiperagresywnym drapieżnikiem, atakującym z ogromną zajadłością, stale nacierającym na swoje ofiary, by zadać im jak największe obrażenia z bliska. Pod względem szybkości i wytrzymałości nie ma sobie równych, co utrudnia parowanie ciosów oraz atakowanie jego odpornej na działania miecza świetlnego skóry. I jest jeszcze przeciwnik, o którym nic nie wiem. Przed atakiem zakupują się podstępnie pod ziemią, łatwe do odparowania, unika okrążenia. Szczur bagienny. Dobra, o szczurach już nie będziemy czytać. Jak chcecie poczytać, to sobie możecie spauzować. O szczurach. Mnie bardziej te żaby interesowały. Co tu mamy, bo już widziałem, że coś się tu świeci. Właśnie. Aha. Meditation, podziemne schronienie. Jak to się ma na mapie? No właśnie, to się ma na mapie tak, że idę w dobrym kierunku, czego nie chcę. Wiadomo. No kurde, no tu ewidentnie można po tym przebiec. Nie powiecie mi, że nie. Tam był X do wciśnięcia. Czyli da się biegać po takich rzeczach. Puścimy to sobie jakoś? Aha, ale co? Nie wiadomo, jest na czerwono, czyli wystarczy... Nie wiem, co z tym robić, nieważne. Nie będę teraz kombinował. Dobra, bo tu jest jakaś winda, ale tu na górze... Tam jest skrzyneczka. Więc chciałbym ją dorwać w swoje lepkie łapska, no ale widzę, że wcześniej muszę się... przebiec po tamtej ścianie. Tam ewidentnie był X do wciśnięcia, jak byłem w połowie i za późno zauważyłem, już spadłem. To może wystarczy nacisnąć X, jak jestem... A nie, to był X, żeby przeciwnika zaatakować z dołu. Czy to jest jako niedostępne zaznaczone? Nie, jako niedostępne jest zaznaczone to. A ta winda gdzie mnie zaprowadzi? Aha, nigdzie. No nigdzie, bo musiałby przebiec po tym i potem sobie tam zeskoczyć na windę. Raczej tak to jest wymyślone, ale no kurna... No tak, no bo tutaj też nie wejdę chyba w żaden sposób. A tutorialu biegania po ścianach jeszcze nie... Chyba, że to będzie element treningu Jedi być może. Dobra, robię ostatnie podejście. Do przebiegnięcia się po tej ścianie i lecimy dalej. Może z lewym triggerem rzeczywiście? Nie, dobra, no, dopóki gra mi nie powie, to nie mam zamiaru się tym bawić. Dobra, róbmy swoje po prostu. Idźmy przed siebie. Dobra, ufam, że to już wystarczy i że nie muszę się jakoś specjalnie tym przejmować, żeby to odpalić. Psztryk. Ten jakiś większy? O, on zakopał się? Nie. Nie. Wydawał mi się tylko większy. A
Dobra, myślałem, że się zakopie i nagle wyskoczy. Żeby mnie zaatakować. Co tam? Pararyba? To jest coś innego? Pararyby występują w zbiornikach wodnych, żywią się małymi algami. A była tu jakaś? Żadnej nie dostrzegłem, szczerze mówiąc. Dobra, ja na to specjalnie oczywiście zeskoczyłem, żeby je pozabijać. Ale czy tym samym zamknąłem sobie drogę? O! Kurna, chyba tak. No wydaje mi się, jakbym miał też możliwość odblokowania jakiegoś, nie wiem, dłuższego skoku albo coś takiego. No to jest ewidentnie zrobione tak, że jest milimetr za daleko i nie doskoczę. Dobra, no to też już biegnijmy przed siebie. Nie kombinujmy tu za dużo, chyba że to są te parę ryby. I tym razem... Aha, nie, no muszę zejść na dół. Coś tu wydaje bardzo dziwne. Uuuu. Cześć. Lubię takie scenerie. Znaczy, tu sobie biegamy, a gdzieś w tle jakaś potężna bestia. Nie, że niebezpieczna. Widzisz tam coś? Czy nam zagrażająca w jakikolwiek sposób, tylko po prostu jest. Dobra, to wygląda jak droga powrotna, podczas której nauczymy się biegać po ścianach. Albo teraz się nauczymy. Dobra, myślałem, że to ktoś nas nauczy, a nie kurna ryby. Jeszcze raz. Ach, to trudne, mistrzu. Tak, to trudna ścieżka. Z pozoru niemożliwa. Ale upór i wsparcie mocy pozwolą ci pokonać każdą przeszkodę i każdą ścieżkę. Zatem spróbuj do mnie dotrzeć. Dobrze, padawanie. Aha. Jeszcze raz. Okej. Okay. Tak, mistrzu. Biegnij w kierunku nierównych ścian i skacz. Dobra. O. Dobrze, mistrzu. Wygrałem, mistrzu. Okej, okay, już umiem. Musiałem sobie przypomnieć. Oh yeah. Bieg po ścianie. Dzięki trwałości i wsparciu mocy. Pamiętam stare sztuczki. Aha, ale i tam i tak się nie dostaniemy. Czyli teraz możemy sobie normalnie wrócić i tu, baby, no i pięknie o to chodziło. A, i tu teraz bokiem pewnie do tych pnącz. Pokażesz mi jeszcze raz ten skrót? Teraz pewnie do tych pnącz dam radę się dostać. Tak jest, bo to jest ściana do biegania. Tego nie zauważyłem, jak tutaj próbowałem doskoczyć. Hop! No i jesteśmy. Dobra, ale tam po drugiej stronie mnie ciekawi rzecz, tylko jak się tam dostać. Ojo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 j! Nie wiedziałem, że to też jest ściana do biegnięcia. Nie, chciałem na dół. Mogę się opuścić na tym. Tam też coś jest. A jak tam wejść, to już... A, dobra, już wiem. Ale... Okej. Okay. Tam jak się dostać? Dam radę od tej strony? Może tutaj? Haha! Otóż to! W tym miejscu ktoś medytował. Ktoś znający zakon Jedi. No i ekstra, i punkty się sypią jak szalone, bardzo dobrze. Dobra, ale tak jak mówiłem, tam jeszcze coś jest do odkrycia. O, to teraz tu już dużo rzeczy do odkrycia, jak ja już mogę takie przeszkody pokonywać, to... To proszę ja was, czas na eksplor. Hopsa, hopsa. Wyczuj echo. A to co? Ta torba dotarła tu z Coruscant. Frustrowała ich postawa Rady Jedi. No, to wygląda jak coś, czego też na razie nie ruszę w żaden sposób, bo się świeci na czerwono, że mam za mało mocy.
No, o, drży, czyli mam za mało mocy, żeby z tego skorzystać. Znaczy, żeby jakoś to przesunąć albo coś takiego. No i teraz możemy sobie dorwać się do skrzyneczki i pojechać windą, moi drodzy. Proszę bardzo, opa. Jeszcze gdzieś była taka... A, dobra, już wiem gdzie. Ja, jest to jakiś fast travel na tej mapie? Zaraz muszę się rozejrzeć. Co to BD-1? Nowy aktywator miecza świetlnego. Jakieś fast travele pomiędzy... skrzynie 2 na 5, sekrety 0 na 2. Ale takich rzeczy to wy mi nie mówcie, bo ja tu zaraz się tam wracam, no i... i będę szukał rzeczy. Poziom pierwszy? Nie, nie ma chyba czegoś takiego jak fast travel, przynajmniej na razie nie widzę nic takiego. 0 na 1 sekretów, 0 na 2 skrzynie. 2 na 5 skrzyń. No ale dobra, bo tu częścią lokacji może być to za tą bramą, więc to jest to 2 na 5. No ale tu są 0 na 2 sekrety, a ja tu już mam dostęp, więc... No wybaczcie, moi drodzy, ale no... Trzeba się tam wrócić i tych sekretów poszukać. No nie jestem jeszcze najlepszy w bieganiu po ścianach. Ale no czy zaraz, no ogarnąłem 2 sekrety przecież. A nadal jest niby 0 na 2. No tam był jeden i tam był drugi, no, chyba że muszę, nie wiem... No Jezus, nie to... muszę to odnotować tutaj, na przykład? Odpocznij? Odrodzenie przeciwników, okej. Okay. Fajnie, fajnie, ale czy zostało to... No nie, nadal jest 50% zbadano, 0 na 2 sekrety. No halo! No przeciwnicy odrodzeni. To nic. No dobra, to wróćmy się tutaj może do tego miejsca w takim razie. No, no bo znalazłem 2 sekrety, więc raczej bym rzekł, że... Że coś się po prostu nie zapisało, chyba że mogę... Kurde, czy to jest do zrobienia? Czy ja dobrze myślę? To po prostu jak szalony muszę maszować skok? Ej, no to chyba jest do zrobienia, co? Czy nie? Czy ja już... No bo tam jest lina w ogóle. Tu też zresztą. Tam też są ściany do biegania, tak jakbym mógł jakoś tutaj dookoła potem biegać i jakoś tam na samą górę się dostać. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Próbując to zrobić w ten sposób. Dobra, nie udało się. Nie będę tracił nie wiadomo ile czasu. Lecimy dalej po prostu. A ja sobie tutaj kiedyś wrócę i popróbuję poszperać tu i ówdzie. Kurde, no teraz jak wiem, że mapa mi mówi takie rzeczy, to raczej nie przebiegnę, co? Mapa mi mówi takie rzeczy, że to kurna skrzynie i sekrety. I nawet mnie bardzo ładnie listuje. O, wow, wow. Listuje, no to... To jak ja mam przejść obok tego obojętnie? Udało się zeskanować? Splugs? Udało się Splugsa zeskanować. Mamy kolejnego Splugsa. Chodź tu Splugsie. O, nie tylko Splugs. Ale też... Szczur? Dobrze pamiętam? Amaś. Dobra, tu mogę się wspiąć na górę. Tu już nie przejdę. Ustaliliśmy to, żeby to bliżej. To raczej. Raczej nie jest do walki. Tak mi się wydaje. Ale jest bardzo ciekaw naszej obecności. Au! No chodź tu, splok się.
Skakujesz to? Tak, przykro mi z powodu łącza. Trzeba ale naprawić. Atak na szczura? Dzielny jesteś. BD1. Aha, czyli jakaś jeszcze potężniejsza skrzynia, do której też nie mam dostępu. Jesus, ile to jest tych rzeczy. Nową rękojeść miecza. Kurde, to jest czwarty chyba element, który znalazłem. Jeszcze żaden się nie powtórzył. W sensie to nie, żaden z elementów nie był tego samego rodzaju. Jak fajny, chcę takiego do domu. Dobra, nie wiem ile trwa ten odcinek, ale tu sobie skończyłem, moi drodzy. Dzięki za oglądanie, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, hejpa.